więzień, który podjął pierwszą skuteczną próbę ucieczki z Auschwitz. Człowiek pojmujący swój obowiązek wobec Polski jako walkę z okupantem. 6 lipca 1940 roku Tadeusz Wiejowski jako pierwszy wydostał się z niemieckiego piekła na ziemi. Lipca 1940 roku Tadeusz Wiejowski, więzień KL Auschwitz o numerze obozowym 220, deportowany w pierwszym transporcie więźniów, jako pierwszy wydostał się z tego niemieckiego piekła na ziemi. Rotmistrz Pilecki w swoim raporcie napisał o obozie niemieckim w Oświęcimiu, w Auschwitz, że to było piekło. Wszyscy ci, którzy tam wkraczali, to tak jakby przekraczali bramę światów. Jednym z tych, który tę bramę przekroczył w dwie strony, bo został do obozu przywieziony, a potem z niego uciekł jako pierwszy, był żołnierz ZWZ Tadeusz Wiejowski. W czerwcu 1940 roku do Auschwitz trafia pierwszy transport Polaków. 700 kilkudziesięciu polskich mężczyzn przywiezionych z Tarnowa, wśród nich Tadeusz Wiejowski. Dotarł już pierwszym transportem z Tarnowa, miał dość niski numer, bo 220, czyli wskazuje na to, że był jednym z pierwszych więźniów. Obóz w tamtym okresie był dopiero formowany. Nikt nie wiedział, jakie będzie jego ponure przeznaczenie. Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady to jedna z najczarniejszych kart historii II wojny światowej, o ile nie najczarniejsze. To miejsca, w których Niemcy realizowali swoje obłąkańcze, nieludzkie plany eksterminacji całych narodów. To tam, w miejscach, które, jak wspominają ci, którzy przeżyli, bardziej przypominały piekło niż ziemię. W czerwcu roku 1940 obozowy rygor był mały. Było niewielu strażników, niewiele było murów, które ograniczały obóz od reszty miasteczka. W tymże obozie pracowali również elektrycy z Polski. Bolesław Bicz, Emil Kowalski, Stanisław Mrzygut, Józef Muszyński i Józef Patek. Czterech z nich działało w Związku Walki Zbrojnej. Tadeusz Wiejowski dogaduje się z elektrykami, z grupą pięciu elektryków. Oni przemycają mu na teren Auschwitz kombinezon. On się po prostu przebiera i wychodzi wraz z nimi przez bramę. Niemcy skrupulatnie liczą swoich więźniów. Na wieczornym apelu, kilka godzin po ucieczce, okazuje się, że jednego z więźniów brakuje. I wtedy wychodzi po raz kolejny, nie pierwszy i nie ostatni, wychodzi na jaw sadyzm Niemców wobec Polaków. Zrobiono apel, tak zwaną stójkę, czyli 20-godzinny apel na stojąco, w trakcie którego 1311 osób stało, było bitych i poniżanych. Zwycięczenia zmarł polski Żyd Dawid Wąkrzewski, pierwsza ofiara obozu Auschwitz. Nie wiemy dokładnie, kto i w jaki sposób opowiedział o ucieczce Tadeusza Wiejowskiego. W każdym razie Niemcy się dowiedzieli. Aresztowali tych pięciu elektryków i podzielili oni los człowieka, któremu chcieli pomóc, to znaczy trafili do obozu koncentracyjnego. Z tych pięciu dobrych ludzi, którzy pomogli rodakowi w potrzebie, pomogli uciec Tadeuszowi Wiejowskiemu, czterech zginęło. Przeżył tylko jeden, ale przeżył bardzo krótko, zmarł wyczerpany wieloletnim uwięzieniem zaraz po zakończeniu wojny. Przez rok Tadeusz Wiejowski ukrywał się w Jaśle. Ostatecznie jednak został aresztowany, torturowany przez Gestapo i rozstrzelany. Tadeusz Wiejowski przeszedł do historii jako człowiek, który jako pierwszy uciekł z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w Auschwitz. Był pierwszy, nie ostatni. Później udawało się to wielu innym na różne sposoby, ale on jakby dał nadzieję, pokazał, że da się nawet z tego piekła na ziemi wyrwać na wolność.